Cześć w nowym dniu. Pada, 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 pada. Chłopaki jadą zaraz po... No, pada, pada, nie? Chłopaki jadą po pieczywo. Ja tu uszka ścielę. No. Zasubskrybujcie kanał. Koniecznie. Robimy 60 subów, bo mamy 58. Albo jeszcze w tym roku też 100. No, trzeba się ogarniać. Mówię, chłopaki zaraz jadą, mieliśmy jechać na rowerach po ten chlebek, ale niestety... Pogoda jest piękna, tylko proszę, że... Proszę, zobaczcie. O, proszę, jak ładnie. Pięknie leje. Ładna pogoda, co tutaj. Już wyjechaliśmy, jedziemy po chlebik. No, widzimy się na miejscu. Już dojeżdżamy. Już jesteśmy prawie przy. No. No i kupujemy chleb. Będę wam tam z dołu nagrywał, wiesz, bo tak słabo. Dobra. Jesteśmy. Wysiadamy już. No. To jest chyba tu, nie? Tu się zaczyna. Idziemy. Musisz zadzwonić, tata. Ten? Din, 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 din. Teraz pani otworzy. Właśnie jedziemy do Puszczewki. No. Teraz jedziemy do Puszczewki. Co my będziemy robić? Deszcz. Ale o 11 ma się skończyć, a jest 10:02. No. My to widzimy się w przyczepie. Dobra, towar przywieziony. Bułeczki mamy, chlebek mamy, wszystko mamy. I no już się robi śniadanko. Jest godzina 14:18. A my dalej siedzimy w przyczepie. Co prawda nie pada, ale jest wiatrzysko, jest zimno. Więc dzisiaj mamy strasznie leniwy dzień. Siedzimy, żremy. Żelki na przykład. Proszę. Tu jest Michaś. Tu jest Lilusia. I tam jest Borysek. Gdzieś tam. Hihi. Siedzimy i nic nie robimy, nie? Nie. Lili? Nie. Robimy. Robimy. Co? Nic. Nie. No, chodź mów. No. Jemy. No, właśnie. Nie ma. Gotujemy zupę. Później a dziś jaką się zupę? Trzeba przejść. Nie ma. Jaką zupę? No, rosołek. Uwielbiam rosół. No. Mama. Idziemy na plażę karmić kaczki. Tam biegają potwory. Proszę bardzo. Nawet wyszło słoneczko. Czy może coś będzie jeszcze dzisiaj z tego? Proszę, dzieci znalazły coś. No, w środku jest to zwierzątko. Tak? No. Aksolot? Co? Aksolot? Lila, zostaw. Proszę, kaczuszki dojadają. Cisza i spokój. Plaża całkiem pusta. Come on.
pokoju chyba to nie żyje. Lila, co Borysek znalazł? To. No. Obrzydliwe to jest. Kapturniki. Uśmiechnij się trochę. Kurna, wysilił. Pójdziemy zaraz też chyba na lody jeszcze. I na linę. I na linę. I dupie. Ja jestem Tarzany od wiecznego lata. Mhm. To jest lina taka na drzewie zawieszona, ale na razie była kolejka dzieci. Nie, skaczkę zrobiłem. Dwie kaczki czy tam żabki. Później pójdziemy. Wow. Proszę dzieciom dać huśtawkę. Wszyscy szczęśliwi. Bujaj, bujaj, Borys. Nie strasz go, nie strasz. A ty chciałaś? Tak. Pamiętajcie, na kogo, na ciebie chyba. Przesuń się, Liluś. No dawaj, Boryś. No dawaj. Nie, czekaj. No. No. Jak Tarzan. No, Lila, ty też chcesz? Tata. Taka lina zawieszona. Wysoko. Mocno, jak na drążku w domu. No, wyżej, zawsze. O, i druga ręka tu, dobrze. No. To ty, tata, będziesz miał. Nie ma gardło. No i... No i już idziemy, poczekaj. Borys się chwilę... No, dawaj, Borys. Sekundkę. Liluś. Prosiłem, poczekaj. Lili, zaczekaj. No, dawaj, Borys. No. No i słuchajcie, mamy wieczór. Michaś właśnie wraca ze zmywania. Był pozmywać. Proszę, pracuś. Wrócił. Lucia już położona spać. Borysek jeszcze. O, proszę. Mamusia nagrywa. Przyczepię. Zimno dzisiaj cały dzień w zasadzie. Byliśmy się przejść kawałek jeszcze po plaży, ale nic ciekawego w zasadzie. Także wróciliśmy i siedzimy. Mam nadzieję, że Lilusia zaraz pójdzie spać w końcu, bo na razie cieka po przyczepie. A Borysek tam sobie coś na telefonie. Siku? No to już. Przerwa na siku. A tu strasznie zmęczona Lilusia. Tak? Siusiu, zrobiłaś? Wyciągaj palucha. Uśmiech. Powiedz ładnie dobranoc wszystkim. Halo, cicić. Do jutra. Kachuta. Buziaczki, pa. Pa, ochatki. No. Proszę, dobijajmy 60 subów. Jeszcze jeden, czekaj, mama jeszcze sprawdzę, czy nie mamy już. No dobrze, zejdź z tego, z wizji. No, skakuj do łóżeczka. Szybciutko. No, dawaj. Teraz się okazuje, czy mamy... No, kładź się. Zrób papa. Papa, halo. Dobranoc. 59, dobijamy. No, przykrywaj się ładnie. Ej. Dobra. Dziecko położone.
Michaś poszedł sprawdzić, ile żeśmy wody zużyli. I będzie ewentualnie dolewać. A tu wiecie, co jest fajne na tym kempingu? Że w zasadzie na co czwartym drzewie jest hydrant z wodą podłączony. Także w zasadzie z każdego miejsca na kempingu jest blisko. Skrzynki też są dość gęsto rozłożone, więc w zasadzie gdzie się nie stanie, tam i blisko woda. Fajnie, bo można jeszcze sobie bezpośrednio podłączyć pod przyczepę czy tam kampera. Dzięki czemu nie musimy latać. Także ogólnie jest fajnie. Bardzo dużo stanowisk do zmywania. Jedyny minus, dla mnie minus, że są prysznice koedukacyjne. Także bardzo ładne łazienki, toalety, wszystko, tylko że no, te prysznice jednak w miksie są kąpiele. Także to chyba jedyny minus. No i oczywiście płatne są prysznice tutaj, więc jest tam 2 zł chyba za 5 minut. A tak to w sumie mi się wszystko tutaj podoba. Jedzonko bardzo dobre w barze mają. I bardzo dużo, o dziwo, jest namiotów. W zasadzie pierwszy taki kemping, w którym jest taka ilość namiotów. No tak to zawsze gdzieś tam się przewijały, ale nie w takiej ilości jak tutaj. Także godny polecenia. No to co, to my chyba się jutro będziemy widzieć w następnym vlogu. I co, dobranoc wszystkim. Aquel día te vi y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí.